Uroczy pałac w Bytomiu Miechowicach to jedynie niewielki fragment potężnej niegdyś budowli. Gdy pierwszy raz go zwiedzaliśmy w 2012 roku, był ruiną. Dziś odzyskał należny mu blask. Nie wiem, czy wiecie, ale wiąże się z nim wręcz hollywoodzka historia. Od zera do bohatera. W XIX wieku mieszkała tutaj Maria wraz z mężem, zarządcą kopalni. Ten miał niezwykle zdolnego i ambitnego pracownika, Franciszka Winklera, który wkrótce stał się jego prawą ręką. Los chciał, że mąż Marii wkrótce umarł, a ona wyszła za Franciszka. Był to wielki skandal, lecz nowy, utalentowany właściciel majątku szybko go pomnożył, zdobywając uznanie, a nawet tytuł szlachecki. Rozbudował również Miechowicki pałac. Opowiem wam jeszcze jedną ciekawą historię o wnuczce Franciszka, Ewie. Urodziła się jako córka śląskiego bogacza w wystawnym pałacu miechowickim, ze służbą gotową do pomocy. Dostrzegła jednak wokół siebie biedę i nieszczęście. Zrezygnowała z przepychu i zamieszkała w pobliskim drewnianym domu. Tworząc wspaniałe dzieło miłosierdzia dla chorych, bezdomnych i potrzebujących, ośrodek Ostoja Pokoju. Przeszła ona do historii jako matka Ewa. Dziś ośrodek ten nadal spełnia to zadanie. Kres pałacu przyniosła II wojna światowa, gdy Armia Czerwona spustoszyła i zniszczyła pałac, a władze ludowe wysadziły po niemieckie ruiny. Smutna historia, jakich wiele na Śląsku.